Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy dzisiaj pod sądem rejonowym Gdańsk Południe i sąd okręgowy też tu jest. Za chwilę będzie proces o nielegalne zawieszanie banerów na stoczni. Dzień dobry panu, co pan tu trzyma w ręku? Co to jest? Krzyż? Co to jest? Widzi pan? Co to jest w ogóle? To jest pała! Drobna pałeczka. To jest pała, taka większy model. No ale taki policjant tego nie udźwignie, to jakiś takich większych policjantów chyba, co to jest? No bo to jest taki kaliber. Kaliber duży. Kaliber duży. I pod sądem musi być duży. ECS rządzi policją. A ECS, co to jest ECS? Może pan rozwinie te tajne skróty. Europejskie Centrum Solidarności. I ona rządzi policją, jak pan twierdzi? Tak. Na jakiej podstawie pan takie wnioski wysnął? Wydała ustne polecenie, bo ECS nie jest właścicielem płotu Stoczni Gdańskiej. A, no pewnie, że nie jest. No. I zostaliśmy pociągani tutaj przez sąd i przez policję tylko dlatego, że śmieliśmy, bo ECS zgłosił, że mamy 25 lat wolności, a myśmy wywiesili transparent. W związku z tą wolnością oczywiście. Jacka Adamusa, autorstwa Jacka Adamusa, transparent nie ma wolności. I to ich kuje w oczy, no bo goście przyjechali z całego świata, a tutaj wszyscy mówią 25 lat wolności, a tutaj raptem transparent nie ma wolności. Czyli pan jest oskarżony, pan się nazywa, może pan się przedstawi? Wincenty Koman, koordynator ruchu 17 sierpnia. Pan koordynuje tą wielką pałą, ten ruch? Nie. Tą wielką pałą? Nie. Ja tylko przedstawiam, że żyjemy, że nic się nie zmieniło od 35 lat. Czyli mamy państwo policyjne dalej. Dalej mamy państwo policyjne do tej potęgi. Gdzie prawo się nie stosuje. Stosuje prawa, się pałę. Prawa nie ma i bez ktoś coś powie jest ważniejsze niż dokumenty, niż to, że jesteśmy właścicielami Stoczni Gdańskiej. No wy jesteście właścicielami, walczycie za, jako akcjonariusze Stoczni Gdańskiej z tym, jak to się nazywa, ze skarbem państwa, tak? O uznanie waszych udziałów, bo udziały mają stoczniowcy i one są dzisiaj nic nie warte oficjalnie. Jak to wygląda? No to jest właśnie efekt tej wolności. Wolność bez własności. Co to jest za wolność bez własności? Pierwsza Rzeczpospolita, wolność pierwszej Rzeczpospolitej polegała na tym, że opierano się na własności. To myśmy byli jako nacja przykładem dla innych narodów, dla innych państw. I to się nie podobało i w związku z tym mamy to, co mamy. No. Ale w którym roku te akcje wydano tym stoczniowcom to było? Akcję Rada Państwa uchwaliła w 90 roku. W 90 roku? W 90 roku. A tak? czy w ogóle jacyś stoczniowcy dostali coś za tę akcję? Bo słyszałem, że kilku stoczniowców zrobiło proces i wygrało z tym stoczniowcy skarbem państwa. Kilku, 10 osób bodajże. W momencie upadłości, a do dzisiejszego dnia trwa upadłość Stoczni Gdańskiej, akcje są warte zero. Czy dzisiaj będzie odbywał się proces, rozumiem? Dzisiaj się odbywa proces. Przeciwko komu? Wniesiony przez Europejskie Centrum Solidarności, rękoma Policji Polskiej, przeciwko właścicielom Stoczni Gdańskiej. Czyli co, proces wniosła policja? Czy prokurator? Nie. Policja wniosła proces. Aha, do sądu. Do sądu. O co? Jaki jest artykuł? O co chodzi? O co chodzi, że powiesiliśmy na czyimś płocie transparent. Okazuje się, że to nasz płot stoczniowy. Właścicieli, akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej. Wiele żeśmy organizowali różnych protestów i pikiet i wiemy jednoznacznie, że kto jest właścicielem, no to się nie czepiamy. To ma sobie prawo wieszać, co mu się podoba. Przed telewizją w Warszawie żeśmy nie powiesili, tylko żeśmy trzymali. Przed Solidarnością żeśmy trzymali. W innych miejscach żeśmy... Ale na swoim płocie mieliście prawo powiesić, prawda? I powiesiliście, a teraz macie proces sądowy i dzisiaj za chwilę wejdziemy do sądu. Zobaczymy, ja to też spróbuję sfilmować, jak to będzie wyglądało. Dziękuję panu. Proszę mocno trzymać tą pałę. Tą pałę pan zabiera na salę sądową? Nie, no nikt nie. Poza tym ten transparent był pod Sejmem.